Play przygotował najtańszą na polskim rynku ofertę internetu stacjonarnego bez umowy na czas określony. Klienci mają do wyboru trzy prędkości i, jak to przystało na łącze stacjonarne, transfer danych jest nieograniczony. Najtańszy pakiet kosztuje 35 zł miesięcznie i obejmuje prędkość do 15 megabitów. W sumie do wyboru są trzy oferty. We wszystkich trzech przypadkach klient otrzymuje router Wi-Fi w zestawie za 0 zł i musi zapłacić 50 zł za instalację. Z racji tego, że jest to oferta bez zobowiązania, może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Dopiero co Motorola Moto G60S zadebiutowała w odległej Brazylii, a już została zaanonsowana w Polsce. Na liście parametrów modelu wyróżnia się przede wszystkim akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować poprzez port USB-C z mocą nawet 50 W. Producent podaje, że 12 minut ładowania zapewni zapas prądu na 12 godzin działania. Ponadto specyfikacja obejmuje wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala Full HD+, i odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz. Cena Motorola Moto G60S w Polsce została ustalona na 1199 zł. Do sprzedaży smartfon trafi 25 sierpnia. Z najnowszych wieści wynika, że Xiaomi Mi Pad 5 zostanie oficjalnie wprowadzony do Europy już w przyszłym miesiącu. Niestety nie wiemy, kiedy dokładnie, ale pewne jest, że tablet będzie dostępny również w Polsce. Jednocześnie mamy też złą wiadomość, a nawet dwie. Niektórzy z Was być może pamiętają niedawne doniesienia, według których tablet z serii Mi Pad 5 i Xiaomi Mi Mix 4 miały wkrótce trafić na globalny rynek. Niestety do Europy trafi wyłącznie Xiaomi Mi Pad 5. Naprawdę nie chcę Was drażnić, ale wakacje zakończą się już za 2 tygodnie. W związku z tym może warto pomyśleć o zakupie nowego sprzętu, który pomoże w nauce i nie tylko. Akcja Okazje z klasą mocno do tego zachęca. W jej ramach Huawei przygotował długą listę propozycji, czy to urządzeń w obniżonych cenach, czy też z gratisami. Jak dla mnie najciekawiej wygląda oferta na laptop MateBook X Pro 2021 z Intel Core i7 za 7499 zł, do którego producent dodaje monitor MateView i plecak. Wśród ofert znajdziemy też m.in. smartwatch GT 2 Pro za 899 zł, a jeżeli kupicie go w sklepie internetowym marki, otrzymacie drugi pasek w prezencie. Kilka miesięcy temu Nvidia zapowiedziała karty graficzne ze specjalnymi zabezpieczeniami, które wymierzono przeciwko górnikom kryptowalut. Układy zaprojektowano, by polepszyć obecną sytuację na rynku. Seria GeForce RTX 3000 LHR miała być poważnym krokiem w stronę zakończenia szału na wydobywanie kryptowalut za pomocą kart graficznych. Jak się okazuje, dla doświadczonych górników jej zabezpieczenia to żaden problem. W internecie pojawiła się nowa wersja narzędzia NB Miner, który umożliwia obejście, jak na razie niepełne, ogranicznika na kartach RTX 3000 LHR. Obecnie oprogramowanie zapewnia nawet 70% maksymalnej mocy wydobycia. Chociaż narzędzie jest cały czas aktualizowane, nie możemy wykluczyć, że w przyszłości twórcom w pełni uda się obejść sprzętowe bariery. Wszystko wskazuje na to, że seria Galaxy S22 w większości rynków będzie zasilana procesorem autorstwa Qualcomma. To wynik problemów związanych z produkcją quadów tworzonych we współpracy z firmą AMD. Według nieoficjalnych informacji, jakie trafiają do sieci, firma AMD może mieć spore problemy z dostarczeniem wystarczającej liczby układów graficznych. Wiele wskazuje na to, że smartfony z serii Galaxy S22 z procesorem Exynos 2200 trafią tylko na kilka wybranych rynków. Polski wśród nich raczej nie będzie. Gamingowe smartfony z linii Asus ROG Phone 5 zostały zaprezentowane w kwietniu bieżącego roku. Teraz producent aktualizuje te modele, pokazując światu Asusa ROG Phone 5S oraz ROG Phone 5S Pro. Drugi z nich może występować w konfiguracji aż z 18 GB pamięci RAM. Zyskał też kolorowy wyświetlacz pomocniczy na pleckach, poprzedni miał monochromatyczny, oraz zachowuje dwa dodatkowe czujniki dotyku w tym miejscu. Podstawowy ROG Phone 5S nie ma tak małego ekranu, a zamiast niego ma logo ROG, podświetlane kolorowymi diodami. Brak też wspomnianych czujników, ale ultradźwiękowe triggery zostają. Linki do tekstów na poruszone dziś w szorcie tematy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do regularnego śledzenia nas na portalu tabletowo.pl, TikToku i Instagramie, gdzie tylko indziej chcecie. Do następnego.